imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga, Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. Moi drodzy, dzieci w pierwszych ławkach w kościele, dziewczynki w strojach komunijnych z kwiatkami przypominają nam, że dzisiejszy dzień to uroczystość Bożego Ciała. To dzień, któremu towarzyszą tak piękne zwyczaje, obchody liturgiczne. Nasza procesja eucharystyczna w miejscowościach, w wioskach, w tych miejscach, w których żyjemy. To dzień, w którym pragniemy uświadomić sobie, jak wielki dar otrzymaliśmy od Pana Boga. Dar Jego obecności pod postacią chleba i wina w swoim ciele i w swojej krwi. Pragniemy dzisiaj Panu Bogu za ten dar serdecznie dziękować. I chcemy sobie przypominać, jak bardzo jesteśmy obdarowani, jak bardzo Pan Jezus podniósł naszą godność. Nie jesteśmy już zwyczajnym stworzeniem, prochem tej ziemi, ale jesteśmy dziećmi Bożymi dzięki temu, że możemy otworzyć nasze serca i przyjąć do nich Jezusa Chrystusa. Byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej mszy świętej, procesji eucharystycznej, przeprośmy Pana Boga za wszystkie nasze przewinienia i grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową i czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto obawiam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Wypróbować i poznać, co jest w tym sercu, czy strzeżesz jego polecenia, czy też nie. Utracił cię, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Nie zapominaj tego Pana Boga, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. On Cię wprowadził przez pustynię wielką i straszną, pełną wężów jadowitych i skorpionów, przez ziemię suchą, bez wody. On Ci wyprowadził wodę ze skały najtwardszej. On żywił Cię na pustyni manną, której nie znali Twoi przodkowie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Łamiemy. Czyż nie jest udziałem w ciele Chrystusa? Ponieważ
pośmiernym jest chleb przekomyny. Litni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Oto Słowo Boże. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. To spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto Słowo Pańskie. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy cieszyć się tą wspaniałą uroczystością Bożego Ciała. Cieszymy się tym, co zewnętrzne, ale to nasze przygotowanie zewnętrzne, a więc nasza obecność tu w świątyni, to ta odświętność zewnętrzna, przejawiająca się w stroju, przygotowaniu ołtarza na trasie procesji, to wszystko wyraz tego, co ma dziać się w naszych sercach. Albowiem dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za wielki dar Eucharystii. Dziękujemy za to, że wypełniła się obietnica dana naszym praojcom. Tak było w historii zbawienia, że Bóg przygotowywał naród wybrany do tego, by dotknął największej tajemnicy, aby mógł przyjąć największą nagrodę, jaką Bóg pragnie ofiarować człowiekowi. Już na samym początku, podczas wędrówki narodu wybranego, kiedy Izraelici utyskują i narzekają, mówią do Mojżesza, po co? Po co uczyniłeś nas wolnymi ludźmi? Jeżeli musimy się trudzić, musimy podejmować trudne decyzje, wędrować przez pustynię, a tu jesteśmy głodni, to musimy ciągle zdobywać pożywienie. Wolelibyśmy być niewolnikami, ale byle by mieć pełne słowa. Tymczasem Bóg daje wielki znak. I oto Izraelici każdego ranka zbierają mannę na pustyni. Kiedy pierwszy raz widzą ten chleb z nieba, mówią, Matku, co to jest? A Mojżesz mówi, to jest pożywienie, które daje wam Pan Bóg. I ludzie zbierają tyle, ile im potrzeba. Tyle, ile mogą zjeść każdego dnia. Więcej nie mogą zgromadzić, ponieważ to pożywienie się psuje. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, że niezachłanność, niechciwość, ale te dary, które On nam ofiarowuje, one mają służyć temu, byśmy osiągnęli ten najważniejszy cel w naszym życiu, byśmy realizowali Boży plan zbawienia.
Mocą tego pożywienia Izraelici pokonują pustynię i docierają do ziemi obiecanej. Kiedy wypełnia się obietnica i przychodzi Jezus Chrystus, dokonuje się drugi znak. Pan Jezus przemawia do tłumów na pustkowiu. I kiedy mówi do apostołów, to tak wielkie tłumy, jest wieczór, nie mają co jeść, mogą zasłabnąć po drodze, to apostołowie umywają ręce, mówią: Panie, jest ich tak wielu, cóż my możemy uczynić? A Pan Jezus mówi: wy dajcie im jeść. I w ten sposób daje nakaz całemu Kościołowi: wy dajcie im jeść. Posłani przeze mnie, wybrani, przygotowani do pełnienia tej misji, dajcie jeść ten tłumowi. Przywołuje do siebie apostołów, którzy przeprowadzają chłopca z 5 chlebami, 2 rybkami i tym pożywieniem Pan Jezus karmi wielki tłum na pustkowiu. A ludzie, którzy napełnili swoje żołądki znowu, tak jak Izraelici na pustyni, mówią: mamy pełne żołądki, ty bądź naszym królem, niczego więcej nam nie potrzeba. W końcu nie jesteśmy głodni, nie będziemy już pracować. Takiego władcę chcemy mieć. Pan Jezus natychmiast usuwa się im sprzed oczu i przypomina, że nie samym chlebem żyje człowiek, każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To rozmnożenie chleba na pustkowiu to znowu zapowiedź czegoś znacznie ważniejszego. Tego, co dokonuje się w Wieczerniku, Wielki Czwartek, podczas ostatniej wieczerzy. Pan Jezus łamie chleb, podaje wino swoim uczniom i mówi im: to jest moje ciało, to jest moja krew. Jedzcie i pijcie to dla waszego zbawienia. Wasze grzechy będą zgładzone. Pan Jezus mówi bardzo wprost. Niczego nie owija Paweł. Nie posługuje się tutaj jakąś przenośnią, ale mówi dosłownie swoim apostołom te słowa, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi: kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. To nie symbol, to nie przenośnia, ale naprawdę przyjmujemy Pana Jezusa do naszych serc. Karmimy się samym Bogiem. Pan Jezus mówi: kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. To jest chleb, który z nieba stąpi. I nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a pomarli. Kto spożywa ten chleb, żyje na wieki. Pan Jezus nawiązuje do wędrówki Izraelitów przez pustynię. Nawiązuje do reakcji tłumów, które zostały nakarmione na pustkowiu. Ten chleb, który napełnia nasze żołądki, on nigdy nas nie nasyci. Zawsze będziemy odczuwali głód duchowy. Nie będziemy szczęśliwi wtedy, gdy będziemy mieli pełne żołądki. Ciągle będzie nam czegoś brakowało. Moi drodzy, kiedy socjologowie przeprowadzali badania opinii publicznej wśród różnych narodów świata, celem tego badania było zadowolenie w życiu, to wynik tego badania okazał się bardzo dziwny. Otóż spośród wszystkich narodów, Szwecja, która wydawałoby się jest narodem, którym państwo jest wysoko rozwinięte, którym opieka nad ludźmi również nie szwankuje, gdzie ludzie nie muszą troszczyć się tak jak chociażby u nas o te dobra powszednie i bardzo wiele rzeczy mają zapewnione odgórnie. Okazuje się, że właśnie w tym narodzie, wtedy gdy było to robione to badanie, a więc 7 lat temu, tam była największa liczba samobójstw. Najwięcej ludzi odczuwało jakąś pustkę w swoim życiu. Chociaż byli nakarmieni, chociaż mieli pełne żołądki, chociaż nie musieli zabiegać o tak wiele spraw, o które zabiegają inni ludzie na całym świecie. Gdy jeden z dziennikarzy postanowił zrobić taki eksperyment i w wielu miejscach na świecie stanął w centralnym punkcie miasta i chciał sprawdzić, ile w stanie są ludzie pracować za jeden bochenek chleba. To okazało się, że w stolicach europejskich nikt nie był zainteresowany, a wręcz chciano dzwonić po policję. Tak stało się w Nowym Jorku. W Afryce za bochenek chleba ludzie byli gotowi pracować 3-4 godziny. W Indiach byli gotowi pracować cały dzień, a nawet kilka dni, aby ten bochenek chleba otrzymać. Moi drodzy, to ukazuje nam, że
te nasze pragnienia, które my mamy, te pragnienia duchowe, one mogą być zaspokojone tylko wtedy, kiedy zwrócimy się do samego Boga. Otóż tego, że ludzie w krajach bogatych mają pod dostatkiem chleba, jak nie zauważają tego, co najważniejsze w ich życiu, jak nie zauważają biednych i ubogich wokół siebie, jak nie potrafią dzielić się tym chlebem z innymi ludźmi, zapominają o wezwaniu Jezusa, to wy dajcie im jeść, którym Pan Jezus wzywa wszystkich ludzi dobrej woli, aby dzielili się chlebem z innymi. Przecież gdyby Bóg dał nam chleb z nieba, gdyby nakarmił, napełnił nasze żołądki, to przecież nie załatwiłoby problemów tego świata. Tak chciał diabeł skusić Pana Jezusa. Mówił, zamień te kamienie w chleb. Wszyscy się najedzą. Nie będzie już problemów na świecie. Ale Pan Jezus wie, że te problemy dalej by były. Problemem jest brak miłości. Problemem jest to, że człowiek nie potrafi się dzielić z drugim. Nie dostrzega, że obok żyją ludzie, którzy są bardzo biedni, którym wystarczą niemalże okruszyny ze stołu bogaczy. Moi drodzy, tej miłości uczy nas sakrament Eucharystii. Jezus jest dobry jak chleb. Jest chlebem, który został położony na stole, z którego każdy może urwać sobie kawałek. Każdy może nasycić swoje pragnienie. Pan Jezus daje się każdemu człowiekowi. Mówił o tym Benedykt XVI, gdy w katechezie Eucharystii mówił, Jezus stał się chlebem. Chlebem, który leży na stole. Chlebem, który można z tego stołu zrzucić, można go podeprzeć. Pan Jezus w sakramencie Eucharystii jest całkowicie oddany w nasze ręce. To nie znaczy, że mamy prawo deptać Chrystusa, ale to znaczy, że Jezus w swojej miłości oddał się całkowicie człowiekowi. Przyjmując go do naszych serc, możemy uświęcić nasze życie. Możemy zaspokoić nasze pragnienia. Moi drodzy, w roku 1946 do skarbca na Jasnej Górze trafiło dziwne wokół. Otóż była to pudelniczka skromna, niedrogocenna i medalion. I ta pudelniczka i medalion były tymi, których przenoszono Najświętszy Sakrament, a więc cząsteczki chleba eucharystycznego do więzienia na Pawiaku. Pewnego razu, gdy to ta pusta już pudelniczka i ten medalion wracały jakby z powrotem, aby znowu kapłan mógł włożyć tam cząstki Eucharystii, znaleziono tam gryz. Zofia Kostak-Szczucka, znana polska pisarka, napisała takie słowa. Wy wiecie, ile dla nas znaczy to, co nam przesyłacie. Nie ma szczęśliwszych ludzi na świecie. Tak napisała o sobie i o współwięźniarkach, które mogły przyjmować Eucharystię w więzieniu. Moi drodzy, Jezus Chrystus jest nadzieją naszego życia. On może zaspokoić pragnienie serca człowieka. Pełne żołądki nie dadzą nam szczęścia, ale serce, które jest wypełnione Bożą miłością, obecnością Pana Boga, ono napełni nas pełnym szczęściem, pełną radością w naszym życiu. Dlatego dzisiaj pragniemy wyjść w procesji eucharystycznej i zamanifestować naszą wiarę. Chcemy pokazać, że w naszym życiu podążamy za Jezusem Chrystusem eucharystycznym. Jak naród wybrany, który wędrował przez pustynię, tak i my przez pustynię naszego życia chcemy iść za Jezusem Chrystusem. Chcemy przyjmować każdego dnia chleb eucharystyczny, aby to był nasz chleb powszedni, codzienny. Byśmy nie ustali w drodze, byśmy nie zrezygnowali z tego, aby dzielić się tym, co mamy z drugim człowiekiem. Pragniemy uświadamiać sobie, że Eucharystia to źródło i szczyt naszego życia chrześcijańskiego. Nie ma większego zjednoczenia z Panem Bogiem od naszego przyjęcia Komunii Świętej, zjednoczenia się w tej Komunii Świętej z naszymi braćmi i siostrami w jednym Kościele i dzielenia się tym Chrystusem z tymi ludźmi, którzy jeszcze Boga nie znają. Moi drodzy, niech dzisiejsza uroczystość i ta procesja, w której za chwilę będziemy uczestniczyli, te fragmenty z Ewangelii, które usłyszymy przy poszczególnych ołtarzach, niech one umacniają nas w naszym postanowieniu podążania za Chrystusem. Niech ta procesja uświadomi nam, dokąd zmierzamy w naszym życiu. Niech pokaże, kto jest naszym przewodnikiem. Fajny przy Chrystusie, bo tylko On może dać nam pełną radość i szczęście.
i uczmy się od Chrystusa prawdziwej miłości. Tego, że również my mamy stawać się dobrzy jak chleb, tak by inni mogli oderwać cząstkę nas i tą cząstką się nasycić. Nasycić się tą miłością, którą otrzymaliśmy od Boga i mamy przekazywać ją dalej. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, odłąc krzyżem Piłatę, został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję zgrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Wezwani przez Zbawiciela do karmienia się Jego ciałem, przedstawmy Mu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby przyjmując ciało Pańskie nieustannie wzrastał w świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za szafarze Eucharystii, aby przeniknięci sprawowanymi tajemnicami stawali się podobni do Chrystusa, którego ofiary uobecniają. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci przystępujące do pierwszej komunii świętej, aby dla Jezusa miały zawsze czyste i otwarte serca. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zawierzących przystępowaniu do komunii świętej, aby uwierzyli, że sam Jezus chce przyjść do nich. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby ci, którzy na ziemi spoczywali ciało Chrystusa, mieli udział w uczcie niebieskiej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas zgromadzonych, aby zawsze przenikała nas najgłębsza cześć dla Boga ukrytego w sakramencie ołtarza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, chlebie żywy, Ty nam dałeś siebie za pokarm, abyśmy mieli życie wieczne. Daj nam ukochać się z całej duszy i być wiernymi Twoim przykazaniom, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A nam z Wami i z Duchem Twoim górę serca wstawaj. Oto wielka tajemnica wiary. Głosi
Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i zniebowstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy wśród wieczystych mądrych tę żywą i świętą ofiarę. Wejdź, prosimy na dar Twojego Kościoła i czyni ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Jezusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo swoim niewybranym. Przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Marią, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę papieża Franciszka, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Chwamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, jedności Ducha Świętego, wszelka na cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowo, ośmielamy się Bogowi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego potrzebnego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas na wolę swego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i oddasz nasze czasy pokoje. Wspomóż nas w Twoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zostawiam pokój, mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Thank you.